Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zniszczyłeś drzewo. O, byś okorował i tak panu. Dał radę? Okorował. Pamiątkę okorował. Zostawił. Zostawił panu pamiątkę. Powie pan kolegom. Tu był ten zaklinacz z bykiem, no i niestety jedne skasował. Hultaju. Przepraszam. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Pojedziemy po choinkę. Tylko wrzucę nóż do warsztatu. Pojedziemy po choinkę. A chusteczka żony jest. Jedziemy po choinkę. Chcę przywieźć choinkę wnukom. Na święta. Roki, 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 roki. Roki. Bysiu. Wstawaj. Bysiur. Ali. Pójdziemy. Ali. Jabłuszko dam. Chodź. Chodź dam jabłuszko. Chodź. Wstawaj. Mam jabłuszko. Pójdziemy. Hop. Hop, hop. Mam jabłuszko, chodź, zobacz. Mam! Chodź. Mam jabłuszko, chodź, chodź. No wal kupę, tak. I bądź grzeczny. Jabłko dostaniesz, chodź. No. No. No, masz być grzeczny. To inaczej nie ma. Nie ma inaczej. Idziemy. Hop. Roki, nie szczekaj. Idziemy, hop. Roki, nie szczekaj, nie wolno. Idziemy. Hop, 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 hop. Chodź, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, idziemy. Ale się ukocłowałeś. Gdzie ryłeś? Gdzie ryłeś? W sianie? Grzeczny bądź. Pojedziemy. Tak zakładam, jak psy zaprzęgają na Alasce. Zaprzęgają je po prostu w pasy. Robi się uprząż na psie. Tak samo ja robię uprząż na byku z pasów. Chociaż na Alasce nie byłem, ale czytałem w książkach, że psa się zaprzęga po prostu w jakieś tam rzemienie czy pasy i uprząż robi się na psie. Trzeba sobie radzić, prawda? Ali. Trzeba sobie radzić. Prr, prr. Grzecznie. Prr, grzecznie. Stój, pojedziemy, zaraz pojedziemy. Teraz zostało nam wziąć paski, żeby do czegoś to choinkę u tego. Tu mamy jeden. Jeszcze drugi. Tu ją wiążemy. No powinna jechać tu. Na karku. Dobra. Hela! Rozruszać go to trzeba. Prr, prr, prr. Idziemy, jo! Ruszaj! No! Hela! Hela! Hej! Hola! Jo! Dalej! No! Ruszaj dalej, jo! Rurę zobaczył, ruszaj! Jo! Chodź! 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 Idziemy! Dalej! Jo!
Ja. Hera. Hera. Dzień dobry, panie Romku. Dobry. Nie chcę iść, bo idzie w nowe miejsce i nie chcę iść. Przyjechaliśmy po choinkę. O, tak, Bysiu dziś jest kapryśny, jest, trzymam tak? Go tak, bo on ma zmienne humory, zmienne ma, czasem potrafi, o, jak mu coś nie pasuje, to szybko działa. Prawo rozrabia. Rozrabia, a dziś jest oporny, bo parę dni ostatnio nie szedł do lasu, to tak mu pina, nie chce iść, a jeszcze idzie jakąś nową drogę, to koniec. No tak. Panie Romku, ja jestem przygotowany na pana wizytę, serdecznie zapraszam tam na górkę, tam tak, no wybierzemy jest rura, wybierzemy tak jak co roku coś ładnego. Dobra. Ja tam za 15 minut będę, zanim pan dobra. Z tym bykiem tam dojdzie. Wybierzemy sobie, pięknym, tak. Ruszaj. To hala. Zaraz będę u pana. Gra. No. Dalej, no. Jeszcze dalej, no. Hala. Trochę się rozruszał. Ale jeszcze nie jest to, co trzeba. Dalej. Dalej, dalej. Ja. Ja. No i dobra. Jesteśmy na górce. Tu zaraz będzie pan Jacek, właściciel plantacji. Tylko patrzę, gdzie cię uwiązać, łobuzie jeden. Gdzie cię uwiązać? Nie ma gdzie. Chyba, że tam do wierzby na końcu. Bo tu uwiązać do choinki, to zniszczy po prostu choinkę. Zniszczy. To tam bez dwóch zdań. Zaraz zacznie się czochrać i łamać. Tak, kolego? To duże i tak jest do wycięcia, do wyrzucenia, także... Brzydko wierzchowinę ma. Tak. To już jest niekształtne, ja nawet z tego gałęzi nie będę miał. Aha. Żadnych, także... No, żeby tego... on był bezpieczny. Dobra. A że poczochra trochę, to taka jego natura jest. No taka natura, tak. Taka jeżeli jego natura do wycięcia, jest. To tak, to nie tnie. Trzeba... Prr. Trzeba i to zrozumieć. Trzeba. Panie Romku, świerkujący, ładnie wysrężony. No ładnie. Kształtnym... Jest dlatego taki, bo jest co roku cięty, formowany, prawda? Bo gdyby się jego puściło w tak zwany samopas, tak. To on w tej chwili miałby w granicach 3,5 metra. A po to się tnie kształtuje, żeby właśnie była forma zachowana. Ta choinka. Zobaczmy, pan tutaj spóźniliśmy, jeśli chodzi o cięcia świerka pospolitego. Tak, i strzelił do góry. Dół był cięty. Aha, w pewnym momencie musieliśmy też zrobić cięcie. Tak. Powiedzmy na tej wysokości, stożek tak. Wzrostu jak był, tak. W tym miejscu i on by się ukształtował ładnie. A w tej chwili muszę skrócić tu, wyprowadzić jedną z gałązek, która będzie przewodnikiem. Aha. I dalej to zabuduję, ale to jest kolejny proces. Prawda? Tak samo jak ta. Do pewnego momentu jest ładna, fajna. A później strzelił. A potem strzelił. Wysokością, gęstością jest fajnie. No tak. Ale na czubku zawsze albo się wiesza gwiazdę, albo aniołka, tak. Albo co innego i ten stożek wzrostu tak, jest zakończony. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pungensa, o świerka kłującego, to musielibyśmy popatrzeć tutaj na te rośliny. Z tamtej strony mamy te jodły koreańskie, które są wąskimi formami i raczej takie z dużymi przestrzałami. To też jest kwestia tego, jakie kto ma ozdoby w domu. Bo jak ktoś ma duże bombki, prawda, tak. To ta przestrzeń między roślinami, gałęziami musi być. No tak, no prawda? Bo, tak, no bo się gdzieś ta bombka musi dyndać, jak to mówią. No tak, prawda? Tak, natomiast jeżeli są to jakieś drobne ozdoby, to chcą klienci jakieś tam rośliny tak. Gęste. Coś gada chłopak? Tak, dobrze, niech trzepie drzewo. No, już zaczął. Dobrze, on, niech obroni. On żeby miał pamiątkę będę miał po nim. On żeby miał obrożę na szyi i łańcuszek, to on te drzewko by załatwił, także o jej. Tak, z korzeniami by wyrwał. Ja nie wiem, po co ma ta maszyna za 150 tysięcy złotych, jak on by sam je rwał. On tak jakby na obroży był wiązany, to on by tylko, och, co on by pokazał. Panie Romku, a ta? Zerknie pan na tą? Ta za dużo tak... Tych, za szeroka, co? Nie, za dużo ma tych... Za szeroka. Ta może, jest węższa forma. Ta? Trochę jest krzywa przy ziemi. Dobra. A jakby trzeba było ją całą zostawić, no to trochę przy osadzie. Tam na górce chyba była taka. No to pójdźmy. Taka chyba była tam najbardziej taka. No tu były kopane, no nie?
Takie duże kopane. Też biorą do sadzenia? Takie duże? Słucham? Takie duże też biorą do sadzenia? W Donicach robimy rośliny z dwóch powodów. Ludzie chcą na taras, na balkon. Aha. I wtedy jest stabilne w Donicy, prawda? Bo jest obciążony dół. Aha. Chcą również niektórzy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli opędzić święta Bożego Narodzenia i żeby się jeszcze przyjęło do gruntu na wiosnę. Tak. Z tym, że tu już trzeba zachować pewne, że tak powiem, zasady, bo w tej chwili roślina jest w stanie spoczynku, ona śpi. Tak. To tylko soki krążą po to wyłącznie, żeby utrzymać ją przy życiu. Natomiast nie ma żadnego procesu związanego z jej rozwojem, z jej wegetacją, z jej przyrostami. Teraz jak się ją wstawi do domu i ona poczuje temperaturę domową między 18 a 22 stopnie, tak, to jej pomyśli, hej, hola hola, jak fajnie, kurde, wiosna, no tak, zaczynam żyć. Aha. I ona rusza z przyrostami, tak, a święta się kończą Bożego Narodzenia, Trzech Króli się kończy, tak, to my jej dziękujemy za współpracę w salonie, tak, i ją wywalamy na zewnątrz, a przyrosty już wyszły, pąki nabrzmiałe i ona dostaje od mrozu w łeb. W łeb. I co? Choruje? Ginie cały? I wtedy choruje i wtedy przyrosty świeże. Aha. Pąki nie wypuszczają świeżych przyrostów, bo są zmrożone. Przez 2-3 lata robi się niekształtna i nie ma sensu. Natomiast jeżeli się będzie roślinę trzymało w domu maksymalnie do 10 dni, ona nie zdąży załapać tej wiosny. I wtedy stopniowo trzeba wystawiać. Tak. Do sieni, do korytarza, na zewnątrz. A jak jest pogoda taka jak w tym roku, że temperatura nie spada poniżej 5 stopni i ziemia jest nierozmarznięta, to najlepszym sposobem jest wykopać dół wcześniej. Tak. Po świętach, jeżeli jest nierozmarznięte, od razu na zewnątrz. Aha. Nie trzymać dłużej niż 10 dni. Wtedy jest 100% szansa, że roślina się przyjmie, pod warunkiem, że bryła korzeniowa będzie wykopana odpowiedniej wielkości. Im większa roślina, tym większą bryłę trzeba wykopać, żeby zachować jak najwięcej korzenia. Tak. Tak, tak. Dużo ich jest i człowiek gubi się. No właśnie, to jest to, co mój tata mówi. Z dwóch kobiet jedną moment wybierze. Aha. Będzie miał setkę, Miss Polonia, to będzie chciał każdą, tylko nie wiadomo w jakiej kolejności. Wszystkie są ładne, ale szukamy tej najładniejszej. No. Wszystko jest kwestią czasu. To tak jest, no. Tu. No ale tak jak... Ej, Romku, na to pan zerknie. Tak, no ta... No. Bardzo ładna. Prawda? Ta bardzo ładna. Ta może być jak najbardziej. Pasuje. Kiedyś kolega do mnie powiedział, Jacek, podjąłeś pierwszą męską decyzję w swoim życiu. Tak. W końcu coś zdecydowałeś. Aha. Dobra. To co, ciachamy? Ciachamy, oczywiście. Dobra, uruchamiam sprzęt. Ja podniosę gałązki, a pan ciachnie tam. Zimna. No. Tak, parę gałązek. To tyle na stojak wystarczy? Wystarczy. Dobra. Gra. Zostało wykonane. Roku, bierzemy ją. Weźmie pan za czubek. Dobrze, damy? Ja weźmę ją sam. Nie, damy, we dwóch będzie zawsze lżej. Ale też to dla mnie, to tam pesteczka. Ja też wiem o tym, tylko pesteczka. Ja też wolę się spocić troszeczkę w taką pogodę, żeby mi było ciepło, niż mam marznąć. Aha, no dobra. O, byś okorował i tak panu. Dał radę? Okorował. Pamiątkę zostawił. Zostawił panu pamiątkę. Powiem pan kolegom. Tu był ten zaklinacz z bykiem, no i niestety jedne skasował. Panie Romku, mi tutaj zwierzęta z natury zostawiają bardzo dużo śladów. Ja wiem. I przejścia łosi. I łosie i... Tak, ale teraz do pola pakowania kolineczki. Tak.
Ja już ją mam. Tak. Panie Romku, jakby można było poprosić, żeby przytrzymać tą siatkę tak. Aha, bo ja tego nie... Jak ja będę ciągnął, to ona się tak dużo nie będzie. Rozumiem. Wyciągała. Rozumiem. I będzie spakowana jak najbardziej ściśle. No i dobra. No i pięknie. Tu się nie zawiązuje? Nie, nie trzeba. Słucham? Tu się nie zawiązuje? Nie, to nie. Już tak się zakleszczy no na i tych, dobra. Na tym igliwiu. No i dobra. Dobra. I co? To ja sobie jak jestem uwiązany, tak. Co to lepiej tam będzie? Tak, ja. Do niego. Tak. Podejść. Tak, podejdziemy tam i tam mu włożymy na grzbiet. A jak on będzie się zachowywał, to zobaczymy. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zniszczyłeś drzewo. Hultaju. Przepraszam. Nie podchodzi pan, żeby nie, bo czasem tak jak sznurek ma luzi, to odwinie rogiem naprawdę. On jest taki, pan tu ułamek sekundy. Także troszeczkę do tyłu proszę. Ja mam dzieci, no, czekam bo, na wnuki, odejdę. Tak, bo on wie pan, nie naprawdę, wie pan, ale czekać, może jeszcze spróbuję tak. Bo nie wiadomo, co będzie na tyle. Prstuj, stój! Zaczynasz, co zaczynasz? Ale się zaczyna denerwować? Tak, tak, zaczyna. Prr. Zobaczymy, jakby to było. Jakby to było, prstuj, stój, nie pod brzuch, tylko tu, tylko tu. Tu szynka ma grubą, co to by dało? Zobaczymy. Cholera, nie bardzo. Nie złapię tam. Nie, to trzeba inaczej zrobić. To tam na grzb, na łeb mu pan. Prr, jeżeli da radę. Da. A, tak ja pójdę teraz ostrożnie. Momencik. Tak, tylko prstuj, stój, bez żadnych... Kurde, to ja, żadnych ja się do byków nadaję. Nadaje się pan. Śmiało pan do tyłu? Pan, on dla paru ludzi to napędził strachu. Jeszcze? O. Napędził. Była taka pani farka, co chciała na byku jechać, a mówię, o pani szanu. A co on tak łagodnie wygląda? Panie Romku, tu już można spokojnie związać. Dobrze? Jeśli chodzi o drzewa iglaste. Zajmujemy się wspólnie z tatą, zaczynaliśmy, tato dalej jeszcze funkcjonuje. Od 89 roku zaczęło się tą współpracą z Zachodem, no bo u nas niewiele tego wszystkiego było. No i tak jak mówię, od 89 roku i cały czas wśród roślin, zieleni. Cóż tu więcej, no pracy jak w każdym zawodzie dużo. Pracy nie mamy jakiejś śniegu po kolana, bo nie można cokolwiek zrobić. A jak nie ma śniegu, to w okresie martwym zimy jest sprawa związana z pielęgnacją, z wycinaniem negatywów, z porządkowymi sprawami. Wiosna, nie tylko sama sprzedaż, ale to trzeba i rośliny pielęgnować, walczyć z chwastami, walczyć z chorobami grzybowymi, walczyć z robactwem, mszyca, przędziorek, ochojnik, szkodniki też, że tak powiem, bardzo, bardzo mocne. I nie ma tak, że się posadziło roślinę i nic się nie robi, a po 15 latach zbiera się plony, wycinając choinkę i sprzedając ją. Tylko co roku naprawdę jest dużo, dużo różnej pracy związanej z tym, żeby był porządny materiał sprzedany dla klienta. Cóż więcej? Tu, chodź tu. Tu, chodź tu, śmiało, 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 śmiało. Chodź tu, chodź. Chodź, śmiało, chodź. Chodź. Żeby ona nie spadała, to by się rozbujał i szedł, tylko co chwilę jest stop. No tak. Bo choinka jedzie. No i zobaczymy, jak ona daleko zajedzie. Chodź. Czy spadnie na ziemię, czy nie. Oprze. Proszę? Oj, tak się oprze i będzie szła teraz już. Już się nie przesunie w ogóle. Może się przesunie. Nie, już się nie przesunie. Jak góra trzyma, to dół się dalej już nie przesunie. No może i tak być. Jak na wielbłądzie. Może być i tak. Chodź. Może być. Tutaj są sadzonki świerka. To są czteroletnie sadzonki, panie Romku. Tak. I po to, żeby one były wielkości
1,20 m, 1,30 m, to jeszcze 3-4 lata muszę poczekać. A żeby były tej wielkości, jak pan ode mnie kupi tą choinkę, to muszę poczekać 8 lat. No tak. I jeszcze raz powtórzę, że żeby cokolwiek z tej choinki było, to trzeba kielić, nawozić, formować, opryski, robactwo, szkodnik. Ale takiego... A ludzie mówią, że rolnikowi samo rośnie i nie zniszczają. A tak. Chodź. Chodź jeszcze. Chodź. Ja coś kombinuję, tu wiecie? Chodź. Ja tylko skombinuję. Chodź. Tu. Prr. Stój. Panie Romku, to już nie poleci. Nie poleci? Nie ma opcji, żeby już to gdzieś poleciało dalej. Ale to jak w ten sposób, to tak. To już będzie bajka. Idziemy. Jo! Ruszaj! Hela! Ruszaj! Idziemy! Panie Romku, to co? Ja się z panem pożegnam. Dobrze, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych. Jak nie będziemy się widzieć, to wesołych świąt. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Blisko mieszkamy, damy radę. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Do widzenia, ruszaj. No ruszaj teraz. Dalej, jo. Do domu idziesz, ruszaj. Dalej, nie mój się. Hej. Ruszaj dalej, no. Hela. Hej. No rozmij się z tym słupem. Dalej. Jo. Hola. Taki tutaj mądry byk. Hela. Hej. No, jeszcze. Hau. To my. Nie szczekaj. To mi. Ruszaj. Jo. Pomalutku. Jo. Prrrr, dziękuję. Dziękuję, przywieźliśmy choinkę do domu. Prrrr, nie szczekaj, nie wolno. Prrrr. Brr.